Zatem wychodzimy z naszego apartamentowca. Niedźwiadek podziwia tutaj wystające, cytuję, druty. Więc widzimy, rozwój następuje dynamicznie. Jedne już budynki powstały, inne powstają, a inne powstawać będą. Bo chciałem dojść, tam są takie stare bloki jeszcze z płyty. Nie wiem, czy to widać. Tam. Ja może powtórzę, bo tu właśnie bardzo ładnie to widać jeszcze raz. Postaramy się podejść pod klatkę schodową. Widzimy, budynek sobie jest. Oczywiście, co robi niedźwiadek? O, niedźwiadek oczywiście ogląda nekrologii. Ale uwaga, proszę Państwa, nie ma RODO. Ławeczka widzimy na integrację sąsiedzką, prawda? Przed blokiem. No, tu widzimy jakieś dziura, nie wiem, taki węgiel usypywany czy coś. Co ci nie pasuje? No wiesz, mówisz, że to jest elegancję, specjalny design. Design kosmiczny. Kosmiczny z NASA prawie, że żeby to się ładnie wyglądało. Wygląda klimatycznie. Pachnie fajkami. Nie siusiami, nie, fajkami pachnie. Posadzka jest ładna. Późny gierek. A tutaj mam wrażenie coś dla Stanisława. Wygląda to jak generalnie szkoła. W szkole węgierskiej już był. Teraz czas na szkołę bułgarską. Tutaj się przenikają różne estetyki. Jakoś to nikomu widać nie przeszkadza. Żeby jednak nie było, są też, widzimy, i ładne projekty deweloperskie. Właśnie, żeby było uczciwie, tak jest. Jest też, są miejsca ładne, zadbane, którymi ktoś zarządza. Dobry, witamy w dniu trzecim wyprawy dzisiejszej, tej rocznej, z naszego okna apartamentu naszego w Sofii. Jest godzina wczesna, ale my się zbieramy właśnie teraz na spacer po mieście. Już niedźwiadek, widzimy, w drzwiach stoi, się nie może doczekać wyjścia. Tutaj widzimy, tak wygląda nasz apartament. Ja potem może go jeszcze pokażę na bardziej na spokojnie, ale na tą chwilę wychodzimy. Zatem wychodzimy z naszego apartamentowca. Niedźwiadek podziwia tutaj wystające, cytuję, druty. To są raczej jakieś przewody do ogrzewania. To powinno być kiedyś zainstalowane, a chyba nas jeszcze nie jest. Czyli do grzejników znaczy się. I wychodzimy na ulicę. Uwaga. Okolica jest bardzo ciekawa. Jest taki tu miks nowego i starego. Rozwoju dynamicznego, spontanicznego, tudzież chaotycznego Sofii. Budynek ma nasz taką też ciekawą, powiedziałbym, gargamelowatą architekturę. No ale to o tym może potem jeszcze powiem więcej, jak wrócimy. Teraz generalnie atakujemy na... Tak, lanatankę może zabrać, prawda, w prezencie. Pamiątkę babcia będzie z wyjazdu. Myślę, że się chłopak ucieszy wielce. Póki co idziemy dalej. Tu jest wjazd do garażu, gdzie Nunio sobie wjeżdżał. A tam jest gdzieś nasze okno na siódmym piętrze z naszego apartamentu, z tego widać było parę chwil temu widok. A my idziemy w pierwej na mały tutaj rekonesans najbliższej okolicy. Więc widzimy, rozwój następuje dynamicznie. Jedne już budynki powstały, inne powstają, a inne powstawać będą, jak tu widać. Acz generalnie stwierdzamy, że tutaj generalnie, jeśli chodzi o chaos architektoniczny, to jest nawet gorzej niż na warszawskim Wilanowie generalnie, kultowym, gdzie generalnie też sobie każdy buduje, deweloper jak chce. To tu generalnie jest jeszcze lepiej. Tu jest faktycznie od lasa do sasa i jeszcze raz dalej. W związku z tym style różne, bo te style są też takie, bym powiedział, wątpliwej estetyki. Może i te róże, a te style różne, no można i tak. Jakie róże? Gdzie ty masz róże? A tu co tu jest? Tu róże. Tam. A te no, róże, no, mówię róże, w sensie koloru elewacji. Tak. To ja się do tego bym był odnosił, tak? Dokładnie tak. Pytanie, czy my tu w lewo przejdziemy, no ale zaraz się przekonamy empirycznie, mam wrażenie. Bo chciałem dojść, tam są takie stare bloki jeszcze z płyty. Nie wiem, czy to widać. To tam. O. One są ocieplane. Natomiast nie wiem, czy tutaj przejdziemy. Najpierw po prostu wrócimy, jak się okaże, że to jest ślepa uliczka. No taką to coraz bardziej zaczyna mi wyglądać. Zatem chyba się uda.
tutaj przycisnąć takim troszkę tutaj krzeczorkami, bym powiedział, haszczami lekkimi, ale my z dziadkiem nie takimi, żeby chodzili za łukami. I zmierzamy do, tak jak powiedziałem, do tej takiej tutaj starszej części tego osiedla, takiej architektury wielkopłytowej, zakładam, że z lat 80. A może i wcześniej, cholera wie. No widzimy, że jest to też pewna swoboda architektoniczna czy kolorystyczna. No ciapy są dlatego, że każdy ocieplana we własnym zakresie. I jeden sobie bierze pana Rysia i pan Rysiu walnie tylko taki tynk, a drugi będzie pewien pana, gdzie pan Rysiu może coś pomaluje, a trzeci nie wziął nic i ma oryginalną wielką płytę wystającą spod spodu, tak jak dała fabryka za socjalistycznej Bułgarii. Dlatego są ciapy i dlatego jest to tak kolorystycznie ciekawie. Taka ciekawostka, jakby tak sobie jechał samochodem wieczorową porą i tak niekoniecznie się tutaj zorientował, to jakby taką dziurkę wjechał, to raczej mógłby już nie wyjechać. Wiesz co, niedźwiedź, pójdźmy tu kawałek, my się tutaj se tutaj pójdźmy. Ładnie, zobacz, pokażę tu ładny samochód z jakimi fioletowo-żółtymi, a nie wiem, ale felgami. Felgami, tak, no dobrze, tutaj widzimy, niedźwiedź ma wyczucie gustu, więc ładne rzeczy go przyciągają, jego uwagę, tak widzimy, tu jest po tuningu samochód ładnym. Znaczy on licuje tutaj do tej okolice, bym powiedział, pasuje kolorystycznie, takie właśnie kontrasty kolorystyczne jakby są dla niego tutaj zgodne z trendem panującym tutaj w koło. Ja może powtórzę, bo tu właśnie bardzo ładnie to widać jeszcze raz, że pierwotnie ten dom miał taką elewację, taką rudawą, tak? Po czym se każdy zaczął ocieplać na własny rachunek. No i jedni sobie to da na beżowo, inni na szaro, a jeszcze inni na taki jakiś zgniło zielony kolor to ocieplanie zrobili, a inni zrobili w ogóle. No i dlatego się nabrało to takich bardzo kolorów tęczowych, bym powiedział, bez skojarzeń zbędnych oczywiście. No a tutaj widzimy, że jest budynek, który w ogóle nie jest pan, widzimy seksowny tors, ma wyszedł na balkon, ale budynek nie jest w ogóle ocieplany. Właśnie dlatego tu skręciłem, bo tu takie trochę zabytkowe pojazdy. No ten to taki zabytek jeszcze w miarę młody zabytek, a tutaj widzimy jeszcze starszy zabytek. Widzimy, to jest kwestia tego klimatu, który jednak pozwala na to, że te auta dłużej wytrzymują. Nie rozpadły, dokładnie. Płotek z opon, prawda? No generalnie takie klimaty, powiedziałbym, ciekawe, jeżeli chodzi o zachowanie tego, co było w latach 80. na przykład. Do współczesnego widzimy blok z kolei, prawda? Ale on podobna jest historia. Mimo że wyższy, to też widzimy, jest tam sobie ocieplanie selektywne. A tu widzimy łada w krzaczorach. Zarosła letko trawą prawie, że i sobie ładnie stoi. I Mercedes oczywiście elegancko, prawda, przed blokiem zaparkowany. Postaramy się podejść pod klatkę schodową. Widzimy, budynek sobie jest. Wieżowiec, prawda, elegancki. Tak. Z ławeczkami dla babuszek, tak. Oczywiście, co robi niedźwiadek? O, niedźwiadek oczywiście ogląda nekrologii, bo to jest ulubione zajęcie niedźwiadka na wyjazdach zagranicznych, zwłaszcza bułgarskich. Domofon oczywiście widzimy, jest obiekt chroniony teoretycznie, o, prawda, tu można, widzimy, jeszcze kawałek wejść, ale dalej już się nie pojedzie. Widzimy tutaj tak gustownie, klatka nawet wygląda całkiem, nie wiem, gdzie winna chyba jest za rogiem, przypuszczam. Skrzynki oczywiście eleganckie, ale uwaga, proszę Państwa, nie ma RODO, a przynajmniej jest nieprzestrzegane to RODO, bo są nazwiska ujawnione na skrzynkach, a ja pamiętam chyba w naszych wspólnotach właśnie, no a tu przecież też Unia jest, tak? U nas przecież w Polsce, pamiętam, u babci Agutki we bloku, to, no ale przecież ja sobie tam czytałem, że tam kto tam mieszka, no to jak tu nie ma RODO, ale tam RODO, no nie wiem, ale tam powinni, myślę, wydaje, te nazwiska się zdjąć, prawda? Ławeczka widzimy na integrację sąsiedzką, prawda? Przed blokiem, prawda? Tutaj ładnie, o, pod wierzbą, tak, my idziemy dalej. Ładny tutaj teren, trawniczek. Myślę, że my trochę wyglądamy jak z Marsa z tą kamerą tutaj, bo myślę, że takich dziwolągów nikt tutaj nie widział wcześniej, żeby tą część miasta zwiedzali z kamerą, no ale
Ale my jesteśmy dziwolągi, jesteśmy jakby z defaultów. Zwłaszcza niedźwiedź, stary, prawda, se zęby wybije. Będę dziwoląg bez szczerbaty na dokładkę. No, tu widzimy jakieś dziura, nie wiem, to taki był węgiel usypywany czy coś. Najpierw jest to zasunięte. Prawda, więc o, widzimy kolejna klatka. Kolejna klatka. No, właśnie, nie wiem, co tutaj są jakieś wejścia, do czego one są. Te skrzynki są, prawda, o. Co ci nie pasuje? No wiesz, mówisz, że to jest elegancja, specjalny design. Design kosmiczny, kosmiczny z NASA prawie, że żeby to się ładnie wyglądało. Oj tam ohydnie, ty się w ogóle nie znasz na tej... A zobacz, jak to wygląda pod spodem ohydnie, to i tak upiększa to tą ohydność, która jest pod spodem ukryta. Więc ty tam nie narzekaj, ohydnie wygląda, to jest bardzo ładnie. Ale to chyba do tuningowania później. Nie wiem, to wygląda na jeszcze socjalistyczny tuning, oryginalny, początkowy, pierwotny. Z jedynie słusznej epoki. No i doszliśmy tu do jakiejś uliczki osiedlowej, powiedzmy tak. Tutaj się widzimy, że coś nowszego pobudowało. Haszczami się dzieli, oddziela się od tego starszego. Tutaj coś się będzie budowało, zakładam. Bo chyba, że jest zwałka gruzu, a my próbujemy przejść do ulicy głównej. I się przed tą ulicą główną przejdziemy, mam nadzieję, takim przejściem podziemnym, żeby przejść na jej drugą stronę. Ja tu może też nakręcę dla koleżeństwa mojego zawodowego zwłaszcza. Jaki tu jest, widzimy, porządek panujący na tutaj tej zapleczu tego sklepu budowlanego Mr. Bricolage. No generalnie ja myślę, że w naszej kochanej firmie takie coś by jednak nie przeszło z całą stanowczością. Mimo tego, że wiadomo, wiemy, bywa różnie, to jednak tutaj to, co tutaj było widać, jest to zjawisko ekstremalne. Tu się widzimy, buduje coś dalej. Pytanie, dźwig stoi, czyli chyba się buduje, tak? Tam jakieś coś szklanego, ładnego, a tam widzimy blok, prawda? Z dawnej, słusznej epoki. A w tle góry. Niedziela. Oto dzisiaj mamy taki dzień tygodnia, sklepy otwarte. Tu widzimy nowsza zabudowa. Z daleka wyglądająca o wiele sympatyczniej. A my tniemy przez pasy do czegoś, co mam nadzieję będzie przejściem podziemnym. Tak przynajmniej na Google to wyglądało. Tu widzimy ten sklepiki. Pasaż taki. Taki, no tak PRL-em tak fajnie zajeżdża generalnie. W mojej cenie. Tu mówię jeszcze raz. W oddali chuje mu jej takie inne reklamy na dachu. A tutaj, prawda, Back to the Future, można by powiedzieć. A no syf to swoją drogą, no ale idziemy teraz do chodźmy, nie odmówię, bo słychać, bo tutaj jednak auta hałasują. Więc tu jest ta nasza ulica, może podejdziemy do krawężnika. Pokażemy, tu jest przystanek autobusowy, jak rozumiem, tak. I tam jest centrum i my tam będziemy zmierzali metrem za moment. My musimy pójść tam do metra. Ale żeby się dostało, to musimy najpierw tutaj przejść przejściem podziemnym. No i właśnie. Miejmy nadzieję, że się uda zrobić. Wygląda klimatycznie. Wygląda klimatycznie. Pachnie fajkami. Nie siusiami, nie fajkami pachnie. Aby się ktoś pytał, czym tu pachnie. O, tutaj prawda, ładnie. Posadzka jest ładna. Późny Gierek, tudzież to Dorzywkow u nich, tak chyba mi się wydaje, w tamtym czasie był, dowodził krajem. No i kulturalnie, prawda, idziemy. Sklepiki, tak, o, z elegancką odzieżą dla kobiet. Buciki też oczywiście, a jakże. No i teraz pytanie, co tu dalej właśnie. No pójdźmy dalej, a co, jak, co nas to kosztuje? Tu byśmy chyba wyszli, już mi się wydaje tak, przy krawężniku tej drogi z tego rucham, typu będziemy kawałek w osiedle, bo i tak musimy wejść w osiedle. Idźmy dalej. Perfumeria mam wrażenie. Tak, drogeria, tak się nazywa, tak? Dobrze. A tu z bielizną? Z bielizną. Dobrze. Państwo w maskach widzę przyszli. Mam wrażenie. Ale pani już nie szła w masce.
To... Windzie reklamowali. Nawet windzie, ale może nie, nie proponuję, nie, bo się zablokujemy, to do jutra puścimy. To może nie być pomysł najlepszy z możliwych. Chodźmy ekologicznie schodami. Widzisz pani w masce. I gdzieś żeśmy wyszli. Tu widzimy, prawda? Jest kwiaciarnia. Kwiaciarnia. Idzie młodzieniec Ala Mikołaj z takiej grupy wiekowej. A tu, prawda, widzimy oczywiście, jest, mówię, w oddali ulica i ruch samochodowy, niedzielny. Tu troszkę bardziej wygląda elegancko, bym powiedział, po tej stronie ulicy, na te osiedle. A tutaj mam wrażenie coś dla Stanisława. Wygląda to jak generalnie szkoła bułgarska. Mógłby się stać u tej szkoły, starać się włamać. Co prawda furtka zamknięta, ale szkoła jest, więc na kolejny raz Stasia przywieziemy, żeby mógł tutaj w szkole węgierskiej już był. Teraz czas na szkołę bułgarską. Tak jest. Widzimy tutaj, żeby miał pan spisane, że godnie to wrzuca do skrzynki od razu prosto z ulicy. Ławeczka, widzimy, taka letko już sfatygowana. Chyba że bardzo tęgie osoby na nie siadały, dlatego tak się była wygięła. No a my, niedźwiedziu, idziemy dalej. No tutaj nie ma co. Prowadzę dziwacznie, tak? No ja prowadzę, meandruję. Podziwiam tutaj architekturę. Widzimy inna klatka i inne rozwiązanie architektoniczne. Co pokazuje na tym, mówi o tym, że wspólnoty tu widzę różne działają, takie niekoniecznie duże, i sobie każdy zarządza na swój. Tu widzimy kolejna klatka i oryginalna chyba wersja, mi się wydaje. Tak, tak, bo pierwotna, kiedy skrzynki były w środku, a RODO nie było. Tak jest. Więc tu oczywiście widzimy kwestię ocieplania, tak jak do tej pory. No, tu cegiełka, coś tam. Cegiełka, tak, oczywiście, ręcznie pewnie formowana. Ładnie wygląda, wszystko elegancko. Jest jak być powinno. Tu widzimy płyta, wielka płyta, oryginalna. O, i ktoś remontuje w niedzielę, hałasuje, widzimy. Słychać. Trzeba donieść. Słychać, trzeba donieść, tak jest. No, no. No, o tej porze to chyba niekoniecznie w kościele. Ale my idziemy, hopki, hopki konkretne, prawda, widoczne z daleka, żeby żaden szalejący niedźwiadek nie przejechał kogoś niechcący albo i chcący. Tutaj moją uwagę ta rura pomarańczowa wzbudziła. Skąd ona wystaje? Wygląda raczej na wentylacyjną, bo nie chyba kanalizacyjną, bo trochę za wysoko wisi, prawda? Żeby na tej wysokości wyrzucała kanalizacja za okno. Więc chyba raczej jest to rura wentylacyjna. Plac zabaw dla dzieci. I mój niedziadek, że metalowe, niebezpieczne przedmioty. Aczkolwiek pomalowane na kolorowo, więc nie ma tak źle. Ale się uchowały z poprzedniej epoki. Autów tu widzimy jest dostatek. Każdy wolny kawałek przestrzeni jest autami obstawiony. Ciekawy budynek. Wygląda generalnie na mieszkalny. Ale okienka ma takie, bym powiedział, takie klaustrofobiczno małe. Pytanie, są okienka jakieś odzawieczne, a od tamtej manki są może większe. Zaraz obejdziemy, zobaczymy. Z tyłu stary, obok coś nowszego. Widzimy, tutaj się wkleiło, wplombowało. Tu też już widzę nowsza stylistyka. O, i widzimy nowszy plac zabaw. Wygląda tutaj w krzaczorkach się chować. A ten budynek, ja co mówiłem, że ma okienka malutkie z tyłu, tak, od frontu, faktycznie ma. Od frontu ma okienka i balkoniki, już takie, bym powiedział, elegancko wyglądające, w kupę. No nie wszedłby ja bym w kupę, bo widzę stronę, prawda, dokładnie obok kupy. No dzięki oczywiście czujności małego niedźwiadka, tak? Co bym z tego niedźwiadka zrobił sam, nie wiem, bym zapewne wszedł w kupę, no ale nie udało się. Udało się nie wyjść, o tak. Tak to można ująć. My chyba musimy iść, niedźwiadku, dalej
Tu jest ciekawa jakaś taka, bym powiedział, konstrukcja, bo dół wygląda historycznie, góra tak bardziej, u niektórych zwłaszcza zmodernizowana. Widzimy, tutaj się przenikają różne estetyki, jakoś to nikomu widać nie przeszkadza, że ma ładny balkon, a obok ma nieładny balkon. Jakoś tak widzę, każdy patrzy z perspektywy swojego balkonu i mu to wystarcza. Doszliśmy do głównej ulicy, którą dojdziemy kawałek do stacji metra i metrem pojedziemy do ścisłego centrum, żeby pokazać, że Sofia to nie tylko faktycznie takie dzielnice blokowe, jak ta tutaj uwidoczniona na tych kadrach. Cóż, nie dodatkowo, że suchnie, nic nie suchnie. Spalinami czuć. Takimi benzynowymi, bez zdaniem katalizatora czy czegoś tam innego. No istotnie czuć. Bo te samochody są tu trochę bardziej leciwe generalnie niż... Nie, to wytrzymało moją uwagę, tutaj to twoją by wytrzymało spokojnie. Nie nerwowo. Żeby jednak nie było, są też, widzimy, i ładne projekty deweloperskie. Tak jak ten tutaj. Całkiem elegancko wygląda. No pytanie, jak on tam z jakością potem wygląda, wykonania w szczególe, ale z odległości wygląda całkiem przyjemnie. Tu widzimy coś starszego. Tu coś chyba z tym płotem będzie budowało, bo sahaszne są na metr prawie, że może nie na metr, ale tam jakoś jest tak generalnie. To święte, no i widzimy, to już tak troszkę bardziej... Tak, bujna, właśnie, żeby było uczciwie, tak jest, jest też, są miejsca ładne, zadbane, którymi ktoś zarządza. To jest prawda, żeby być obiektywny.